Pani marszałek, panie ministrze, chciałabym zadać pytanie w sprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ze szczególnym uwzględnieniem przede wszystkim rowerzystów i pieszych. Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego jest oczywiste, potęguje stopień zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z dróg. Coraz więcej Polaków wsiada na rowery. Myślę, że to jest pozytywne zjawisko, ale też trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo, bo obok pieszych i motorowerzystów są niechronionymi uczestnikami ruchu. Bezpieczeństwo to podstawowa sprawa. Niestety często to właśnie ci niechronieni uczestnicy ruchu doprowadzają do kolizji, kraks, wypadków, stwarzają zagrożenie. Ale trzeba pamiętać, że też i kierujący pojazdami są winni wypadków. Należy zatem edukować zarówno kierowców samochodów, jak i słabszych użytkowników ruchu. W związku z tym chciałabym zadać pytanie, panie ministrze, czy ministerstwo bierze pod uwagę uzupełnienie systemu szkolenia na kartę rowerową o umiejętności praktyczne jazdy w warunkach realnego ruchu drogowego z wzorem szkolenia na prawo jazdy? Środowiska organizacji rowerowych niejednokrotnie ten problem poruszają i jest to dość ważna sprawa. Chciałam zapytać pana ministra, jak wygląda skala i wdrożenie programów dla poprawienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w szczególności działania nastawione edukacją kierowców i rowerzystów oraz jakie są aktualnie prowadzone badania w kierunku identyfikacji najważniejszych przyczyn wypadków. Czy planowane podniesienie wysokości mandatów, o jakich mowa głośno w mediach, ma też w intencji ministerstwa przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchów? Wiemy dzisiaj okres jesienny i w czasie zimy szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Bardzo dużo wypadków jest udziałem pieszych właśnie w listopadzie każdego roku. Niestety właśnie wzrastają liczby wypadków z udziałem pieszych. Dziękuję.